Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym ocenić ulong Se Shung. Z tym, że tutaj dodam jeszcze jedną kwestię, mianowicie to, że dużo będzie nawiązań historycznych. Po pierwsze zacznę od Gajwana, albo Gajwana. Nie wiem, jak to się w języku mandaryńskim wymawia. Tu mamy Gajwan. To jest Gajwan. Widzicie? A to jest czarka do tegoż Gajwana. I teraz tak. Gajwan, można powiedzieć, wynaleziono w 1350 roku. No i spopularyzował go mistrz herbaty Lu Yu. I teraz tak. Gajwan składa się z trzech części. Po pierwsze mamy tutaj wieczko. Tak? To jest w nomenklaturze chińskiej niebo. Prawda? Pod spodem, tutaj po środku, mamy z kolei tą część środkową, czyli tą część, gdzie parzymy herbatę. I ta część oznacza człowieka, a właściwie wszystko to, co jest pomiędzy ziemią a niebem. Prawda? I następnie mamy to, czyli po prostu, mówiąc krótko, ziemię. Ta część oznacza ziemię, spodek po prostu. A to jest w środku, to jest oczywiście czarka. Tak, taka duża czarka, można powiedzieć. To jest jeszcze dodatkowa czarka, malutka. Dlaczego Chińczycy piją w małej czarce, w ogóle w Azjaci? Dlatego, że oni smakują herbatę. To nie jest tak, że oni piją herbatę, prawda, szybko, tylko smakują herbatę. Oczywiście nie wszyscy, wiadomo, bo też nie jest tak, że każdy Chińczyk pije z gajwana i nie wiadomo co jeszcze. Gajwan służy do smakowania herbaty generalnie. Bo mamy dwa sposoby w Chinach na picie herbaty. Takie, żeby ugasić spragnienie, prawda? Być może podobne troszkę do europejskiego, ale to się nie za bardzo w to głębiałem. No i właśnie takie, które nam się kojarzy, czyli pite właśnie z gajwana albo z czajniczka z glinki Yixin. Ta glinka jest w mieście takim samym, o tej samej nazwie. I złoża tejże glinki mają 350 milionów lat. Takich czajniczków nie należy również czyścić, tylko trzeba używać wody ewentualnie. Dlatego, że taki czajniczek się hoduje. Po prostu herbata, która tam jest, nadaje coraz lepszy smak, coraz lepszy, prawda? I wracając do Gajwana. Gajwany właśnie powstało w 1350 roku, czyli na 18 lat przed powstaniem ostatniej narodowej chińskiej dynastii, czyli dynastii Ming. Ta dynastia była jedną z wielkich, można powiedzieć, dynastii, dlatego że chociażby w jej czasach żył niejaki Cheng He. On opłynął wiele krajów, miał potężną flotę i opłynął wiele krajów, czy to w Afryce, czy w Azji. No i powiem szczerze, że robił wrażenia. Na przykład przywiózł do Chin żyrafy, które uznawane były w Chinach za coś w rodzaju jednorożca. Chińczycy myśleli, że to jest jednorożec. Także to tak mniej więcej wygląda. Jeszcze do tego istotne jest troszkę to, że w Chinach ten rozwój był troszeczkę inny niż u nas. To znaczy u nas w Europie ten rozwój jest linearny, czyli cały czas mimo upadków się rozwijamy. Natomiast Chińczycy mają wielkie upadki, potem wielkie wzloty. Tak mniej więcej to u nich wygląda. I właśnie admirał Chen He dostał rozkaz, żeby całą swoją flotę, potężną flotę, po prostu zniszczyć. Także tak to mniej więcej tutaj wyglądało. Chiny się oczywiście zamknęły na świat, o czym już pewnie wiemy z historii. Następną dynastią po dynastii Ming była dynastia Qing, to jest dynastia mandżurska już. A co ciekawe, jeszcze założycielem tejże dynastii był
można powiedzieć, człowiek, który pochodził ze wsi, czyli prosty chłop tak naprawdę, nie jakiś arystokrata. I zdobył ją, znaczy został tym założycielem po poprzedniej dynastii, dynastii Yuan, i zdobył władzę na skutek powstania, na skutek buntu. Teraz przejdę krótko na temat herbaty, którą tutaj Wam pokażę, czyli tą Ulong Seshung. Ona to jest herbata popularna bardzo w Chinach. Wywodzi się z prowincji Fujian. Prowincja Fujian graniczy przez cieśninę tajwańską z Tajwanem, jak sama nazwa wskazuje. I jednym z głównych miast jest miasto portowe Xiamen. Bo ksy, X czytamy jako si. Właściwie mamy tak przeczytać. Mniej więcej tak jak czytałem, tylko co wiem. Herbata kosztowała mniej więcej 13 zł. Za 50 gram akurat. W takim ładnej złotej torebce. Firma Sikkim z tej firmy. Właśnie firma Sikkim jest firmą niemiecką. Zresztą Niemcy mają dość duży udział w rynku herbacianym, mimo że są krajem kawowym, oprócz tych rejonów północnych, jak już wcześniej mówiłem. I teraz pokażę, jak z kolei ta herbata wygląda tutaj nierozwinięta jeszcze. Ona wygląda, słuchajcie, po prostu w ten sposób, tak, takie zwinięte kulki. W ogóle herbata Ulong to jest taka herbata, która jest potrząsana, po prostu potrząsa się nią odpowiednio i w ten sposób zyskuje odpowiednie też walory smakowe chociażby. Mamy różne ulungi, między innymi mamy ulung chiński i tajwański, to są te najpopularniejsze. Tajwański jest bliższy herbaty czarnej. Ulungi, jeśli o to chodzi, to też na przykład chińskie ulungi są z kolei bardziej bliższe herbatom zielonym. Tak jak czytam o tej, to jest między herbatą białą a zieloną. Co jeszcze mogę powiedzieć z takich ciekawostek? No, ulung to jest też herbata tego typu, że ona też działa dobrze na cukrzycę, cholesterol, prawda, tego typu sprawy. Ja już zresztą mówiłem wielokrotnie o ulungu, jak działa, więc już nie będę się tak dokładnie powtarzał. To jest jedna z moich ulubionych herbat tak naprawdę. Nie jest tak mocna jak zielona. Herbata generalnie, herbaty zielone właściwie, tak trzeba było powiedzieć, bo ich jest dużo różnych rodzajów, ale też nie jest pewnie tak słaba jak herbaty białe. Także to jest jakby coś tutaj pomiędzy, po środku. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? No, generalnie, jeśli chodzi o tą herbatę konkretnie, to tak jak mówiłem, jest najpopularniejsza w Chinach. Mogę ewentualnie jeszcze, prawda, sięgnąć po czajnikowy.pl i przeczytać Wam na ten temat, o co tutaj chodzi dokładnie. Ale właściwie chyba to nie będzie miało specjalnego sensu, ponieważ już wielokrotnie o tym mówiłem, więc nie ma sensu tego powtarzać. Więc adrem, czyli do rzeczy. Pokażę Wam, jak wygląda rozwinięty ulung tutaj. Ten konkretnie. On wygląda tak. I teraz Wam pokażę, jak się używa gajwana. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Troszkę trzeba sobie tak wziąć w ten sposób. I po prostu go bierzemy. Tak można wielokrotnie zalewać z takiego gajwana. O. Zalana herbata wygląda z kolei w ten sposób, o tak. I teraz pijemy, spróbujemy, jak ona dokładnie smakuje.
Pije się zawsze w trzech łykach. Dość mocno mi wyszło, zrobiłem z trzech łyżeczek, więc całkiem mocno. Powiem szczerze, zawsze pod spodem jest mocniejsza. Powiem tak. Jest dobra herbata. Taka, bym powiedział, rzeczywiście pomiędzy białą a zieloną. Całkiem spoko. Dobra jest też na nerwy ta herbata. I właściwie powiedziałbym to na tyle. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. No. Także jak będziecie w Chinach, możecie sobie Ulunga kupić. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.